coś absolutnie zadziwiającego dzieje się w Polsce z cenami paliw. Jesteśmy w Warszawie na Bemowie i tutaj mamy w tej chwili cenę litra benzyny 95,3,45. Jeśli chodzi o 98, 4,10 zł. Olej napędowy 3,71 i LPG 1,39. Tydzień temu podawaliśmy, że na stacji Auchan cena diesla wynosiła 3,90. Byliśmy zachwyceni tym poziomem. Minęło kilka dni, jest jeszcze taniej, jeśli chodzi o Tesco tutaj na przedmieściach Warszawy. Jeśli chodzi o to, co dzieje się z paliwami na międzynarodowym rynku, to też zupełnie nieoczekiwana historia. Paliwo Brent $25 za baryłkę, paliwo baryłka ropy Ural $15 za baryłkę. Trudno zrozumieć, co się dzieje. Jedynym wytłumaczeniem jest koronawirus oczywiście, natomiast mówi się o tym, że jest to również wpływ na gospodarkę rosyjską, osłabienie jej. Na pewno silniejsi czują się w tej chwili kierowcy w Polsce. Widzimy kolejki, jeśli chodzi o stacje benzynowe przy marketach. Będziemy obserwować te ceny i mamy nadzieję, że to się utrzyma, a może będzie jeszcze taniej.